Kiedy w związku dwójka partnerów jest ze sobą szczera, ich relacja ma szansę trwać nieprzerwanie przez długie lata. Jeśli jednak nawet jeden z małżonków zaczyna się interesować kimś innym, nawet ze zwykłej ludzkiej ciekawości, w relacji może powstać pęknięcie, które będzie się pogłębiać i wydłużać szczelina po szczelinie przy każdym kłamstwie, niszcząc to, co udało im się dotąd stworzyć, bo granica między zwykłym flirtem a początkiem romansu nie zawsze jest wyraźna. Jeśli więc na kimś zależy ci szczególnie, lepiej unikaj takich gierek, bo możesz skończyć jak para z naszej dzisiejszej historii. Andy Crouch z Teksasu od zawsze był bardzo aktywny. Tak jak wiele innych dzieci w swoim wieku marzył, by w przyszłości zostać policjantem. Jedyne, czego w życiu chciał, to czynić dobro i chronić mieszkańców swojego ukochanego miasta. Oprócz uprawiania sportu, chłopiec spędzał dużo czasu na nauce, a zaraz po szkole poszedł na akademię policyjną, którą ukończył z wyróżnieniem. W swoje 22 urodziny otrzymał odznakę, której pragnął od wielu, wielu lat i od tamtej pory chodził do pracy z uśmiechem na twarzy. Robił to, co od zawsze chciał i co naprawdę kochał. Od rana do nocy w służbie mieszkańcom. Do domu wracał tylko po to, żeby odpocząć, a już z samego rana wracał na komisariat, gdzie miał nie tylko kolegów z pracy, ale też przyjaciół myślących podobnie jak on. Wbrew stereotypom, w policji pracuje wielu ludzi o wielkich sercach, gotowych poświęcić życie dla bezpieczeństwa innych. Andy z każdym potrafił się dogadać, dlatego wszyscy pozytywnie o nim mówili i lubili z nim pracować. Temu niezwykłemu mężczyźnie do pełni szczęścia brakowało tylko jednego. Andy o niczym tak nie marzył, jak o założeniu rodziny, by już nigdy nie wracać do pustego łóżka. Pragnął zasypiać i budzić się obok pięknej żony, spędzać z nią weekendy i święta, dzielić się sukcesami i przeżywać porażki. Ale Andy tak dużo pracował, że po prostu jak dotąd nie miał czasu i okazji, by spotkać kogoś odpowiedniego. Los szykował już dla niego jednak inne plany. Andy często zatrzymywał się w lokalnej pizzerii na lunch i właśnie podczas jednego z nich zauważył w lokalu nową kelnerkę, Lily Doherty. Może nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, ale od tamtej pory wpadał do pizzerii codziennie z nadzieją, że dzięki temu uda mu się lepiej poznać tę piękną i uroczą młodą dziewczynę. Lili zresztą też zdawała się go lubić, bo już niedługo później zaczęli randkować. Wszystko układało się między nimi tak, jak Andy sobie wymarzył. Niemal każdą wolną chwilę spędzali na wspólnych, romantycznych spacerach po parku, chodzili na imprezę albo po prostu zostawali w domu, chcieli się sobą nacieszyć i spędzać noce na długich rozmowach. Wkrótce Andy oświadczył się Lili. Dziewczyna powiedziała tak i zaledwie kilka miesięcy później para stanęła na ślubnym kobiercu. Ceremonia była skromna, ale naprawdę piękna. Tych dwoje wyglądało na przeszczęśliwych. Tuż po ślubie Andy wziął kredyt na mały domek, w którym zamieszkali, a że zarabiał wystarczająco, by utrzymać ich oboje, Lili mogła rzucić pracę w pizzerii i skupić się na swoich pasjach. Współpracownicy Andiego cieszyli się z jego szczęścia, bo widzieli, że odkąd spotkał Lili, tryskał radością, a w dodatku zarażał nią wszystkich wokoło. Było im razem po prostu dobrze. Naprawdę wydawało się, że jest to związek idealny. Młodzi często organizowali grilla dla przyjaciół i sąsiadów, którzy chętnie wpadali, bo w ich domu atmosfera zawsze była przyjemna i wesoła. Drzwi oraz serca Andiego i Lili były otwarte. Na którąś z weekendowych imprez organizowanych przez Andiego mężczyzna zaprosił swojego szefa, Harolda, i bardzo cieszył się z faktu, że ten przyjął zaproszenie i pojawił się w progu ich domu. Spędzili wtedy wspaniały dzień, a Harold w końcu po wielu latach współpracy poświęcił Andiemu swoją uwagę, choć oprócz niego, jego szefa ewidentnie interesowała również piękna Lili. Początkowo Andiemu nawet schlebiał fakt, że świetnie się dogadują, no ale wtedy nie miał jeszcze pojęcia, że to spotkanie odmieni jego życie na zawsze. Mniej więcej w tym czasie kariera Andiego nabrała rozpędu. Harold
Hold zlecał mu coraz więcej pracy, przez co chłopak był ciągle zajęty. Nie ma co ukrywać, był pewien, że szef nareszcie docenił jego potencjał i próbuje pomóc mu w karierze. Ale już niedługo miało się okazać, że facet nie jest tak niewinny, jak jego zgrywał. Któregoś dnia Andiemu wyskoczyła niespodziewana przerwa, więc niewiele myśląc postanowił zrobić żonie miłą niespodziankę. Ku swojemu zdziwieniu już z daleka zauważył na podjeździe auto swojego szefa. Andy przełknął ślinę. Zaparkował radiowóz nieco dalej od domu i aby zobaczyć, co dzieje się w środku, zajrzał przez okno. To, co zobaczył, przeraziło go. Harold siedział z jego ukochaną żoną Lily na kanapie. Obejmowali się, on szeptał jej do ucha, a ona się rumieniła. Było jasne, że jest między nimi coś więcej niż tylko przyjaźń. Biedny Andy nie mógł uwierzyć własnym oczom, nie miał pojęcia, jak zareagować. Nie wszedł do domu, tylko poszedł prosto do auta. Tak naprawdę nie miał wtedy jeszcze żadnego twardego dowodu niewierności Lily, więc zdecydował, że przez jakiś czas będzie miał oko na żonę i szefa. Był pewien, że za każdym razem, kiedy szef zlecał mu dodatkowe zadania, jego auto było widziane przed ich domem. Coś jednak wciąż go powstrzymywało przed wejściem do własnego domu i sprawdzeniem, co wyprawia się w środku pod jego nieobecność. Aż w końcu pewnego dnia zdobył się na odwagę, by podjąć temat z żoną. Powiedział Lili, że chce jechać na kilka dni do rodziców, myśląc, że pojedzie z nim z radością, jak to zwykle bywało. I owszem, jak tylko usłyszała o pomyśle męża, w jej pięknych oczach dojrzał błysk. Ale kiedy przyszedł dzień wyjazdu, już od rana marudziła, że nie czuje się zbyt dobrze i chyba woli zostać w domu, w swoim łóżku. Andy postanowił więc pojechać sam, a przynajmniej tak powiedział żonie, bo po tym jak odstawił samochód na parking, udał się do wypożyczalni aut i nowym wozem wrócił pod dom. Czuł się jak prawdziwy detektyw i wystarczyła dosłownie chwila, zanim potwierdziły się jego najgorsze przypuszczenia. Wystarczyło pół godziny od pozorowanego wyjazdu, by na ulicy pojawił się radiowóz Harolda, który zdążył już pewnym krokiem wejść do jego domu. Choć wkurzył się niemiłosiernie, Andy postanowił poczekać, aż w całym domu zgasną światła i dopiero wtedy spokojnie, po cichutku wszedł do środka, gdzie złapał kochanków na gorącym uczynku. Akurat brali prysznic, kiedy Andy z impetem wszedł do łazienki. Po tej akcji spodziewał się, że jego szef zacznie przepraszać i wyrazi skruchę tak, jak zrobiłaby to większość winnych zdrady, ale zamiast tego Harold zaczął krzyczeć, że teraz już całkiem zrujnuje życie Andiego, że jest skończony i zwolniony. Ale zamiast denerwować się utratą pracy, Andy złożył w sądzie pozew przeciwko szefowi i być może sąd nawet odrzuciłby go bez rozpatrzenia, gdyby nie interweniowali koledzy z pracy. Szczerze martwił ich los kumpla, więc wsparli go, składając zbiorowy pozew przeciwko komendantowi, który już od dawna często zachowywał się wobec nich nieetycznie. Po długim procesie Harolda uznano winnym wyrządzenia Andiemu szkód moralnych oraz zasądzono wypłacenie zadośćuczynienia w wysokości horrendalnej kwoty $500,000. Zwolniono go również z pracy, a Andiego na mocy nakazu sądowego do niej przywrócono z uznaniem i wyrównaniem wszelkich osiągnięć z przeszłości. Kilka miesięcy później dostał awans, został komendantem, a więc zastąpił Harolda, który po utracie wysokiego stanowiska nie należał dłużej do zamożnych, przez co Lily musiała wrócić do pracy w podłej pizzerii, a tej szczerze nie znosiła. Były szef, aby spłacić swój dług Andiemu, musiał sprzedać dom, a w dodatku już nigdy nie mógł być policjantem. Co więcej, inni pracodawcy też nie patrzyli na niego przychylnym wzrokiem, bo jak wszędzie, wieści szybko rozniosły się po okolicy, a zwolniono go w niełasce, więc jedyną pracą, jaką udało mu się w tamtym czasie złapać, było rozwożenie jedzenia dla lokalnej restauracji. Niestety historia kończy się nieszczęśliwie nie tylko dla Harolda. Andy, pomimo że przywrócono go do służby i dostał potężne odszkodowanie, zostało w nim wielkie rozczarowanie, że dziewczyna, którą kochał całym sercem, zrobiła mu takie świństwo. Nikt
nigdy się nie spodziewał, że jego rodzinne szczęście runie w jednej chwili, a Lili będzie szukała wrażeń w ramionach innego. Kochani, mam nadzieję, że nikt z was nie doświadczy tak podłej zdrady, która rozrywa serce każdej zakochanej osoby. Doceniajcie proszę swoje bratnie dusze. Dzielcie z nimi wszystkie smutki i radości. Nie okłamujcie siebie nawzajem, bo każde kłamstwo boli. Opowiedzcie nam w komentarzach, czy macie u boku kogoś, kogo bardzo kochacie, a może macie swoją historię zdrady. Opiszcie ją, a my zrobimy z niej film. Kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych filmów. Zostaw lajka i zasubskrybuj kanał Projekt X. Do usłyszenia.